Lech Poznań zupełnie rozczarował swoich kibiców poprzednim sezonem, zajmując w końcowej tabeli 11 miejsce. Ostatnio na tak niskiej lokacie kolejorz ukończył rozgrywki w 2003 roku, gdy występował jako Beniaminek. Od tamtego czasu nigdy wcześniej nie wypadł nawet z górnej ósemki. W połowie kwietnia zespół objął Maciej Skorża. Co prawda rozgrywek nie udało się uratować, ale po przepracowanym lecie dzisiaj oglądamy zupełnie innego kolejorza. Ekipę, która jest po pierwsze na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, a po drugie prezentuje zupełnie inny poziom piłkarski niż to, co oglądaliśmy w poprzednim sezonie. Jak Maciej Skorża odmienił Lecha? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. Wstępem do udanego początku w Ekstraklasie było na pewno letnie okienko transferowe. Pozbyto się zagranicznych graczy, którzy zawiedli w poprzednim sezonie. Odeszli dwaj napastnicy, na których skuteczność nie można było liczyć. Nie ma co się dziwić, że nie postawiono na przedłużenie wypożyczenia lub wykupienie Nikiego Kaczarawy oraz że zrezygnowano z usług Arona Johanssona, skoro obaj ci snajperzy zdobyli w sumie 3 bramki w Ekstraklasie. Do Wiktorii Pilsno na wypożyczenie oddano także Jana Sykorę. Po doświadczonym Czechu oczekiwano wiele, choć w lidze naszych południowych sąsiadów nie wyrastał specjalnie ponad przeciętność. A jak się okazuje, Lech wcale nie musi sięgać do Czech po graczy drugiego lub trzeciego wyboru, bo stać go na wyciągnięcie z tej ligi nawet gwiazdy Wiktorii Pilsno, jaką bez wątpienia był Adriel Balua. Iworyjczyk został najdroższym zakupem w historii klubu, ale nikt nie żałuje wydanych ponad miliona euro. Praktycznie z miejsca stał się kluczową postacią w ekipie Lecha. Maciej Skorża potrafił odstawić od składu zawodników, na których Dariusz Żuraw stawiał nieustannie, choć zawodzili znacznie częściej niż wnosili do gry coś pozytywnego. Norwek Tomasz Rogne, który ma przecież w CV 65 spotkań dla Celtiku, miał być ostoją defensywy Lecha, a stał się symbolem jej nieudolności. Mimo wszystko grał regularnie w poprzednim sezonie. Teraz został zesłany do rezerw, a jedyny mecz w pierwszej drużynie zagrał w Pucharze Polski przeciwko Unii Skierniewice. Inny z podstawowych do niedawna piłkarzy, czyli Dani Ramirez, również aktualnie wchodzi głównie z ławki. Hiszpan bez wątpienia ma na tyle duże umiejętności, by być ważnym punktem zespołu. Jednak zdecydowanie zbyt rzadko je pokazuje i zbyt mało widać u niego zaangażowania w grę. Kolejną szansę dostał natomiast João Amaral, który wrócił z wypożyczenia z portugalskiej Ferreiry. Portugalczyk w pełni ją wykorzystał i stał się kluczową postacią ekipy. Z 10 punktami, 5 bramek i 5 asyst zajmuje obecnie drugie miejsce w ligowej klasyfikacji kanadyjskiej, ustępując jedynie o punkt Iwiemu Lopezowi z Rakowa Częstochowa. Zresztą tę klasyfikację można śmiało nazywać nie kanadyjską, a poznańską. W czołowej piątce jest bowiem aż 3 graczy Lecha. Oprócz Amarala są to Mikael Isak na 3 miejscu, ex-aequo z Erikiem Exposito ze Śląska Wrocław i Jakub Kamiński na 5 wraz z Jimenezem z Górnika Zabrze. Pokazuje to dobitnie głębię składu Lecha i fakt, że nie są uzależnieni od postawy jednego zawodnika, bowiem akcenty ofensywne rozkładają się na kilku graczy. Innym dowodem na to są nazwiska graczy, którzy nie są pierwszym wyborem Macieja Skorży, ale wchodząc z ławki nie powodują dużego ubytku na jakości zespołu. Mowa tu o takich piłkarzach jak wspominany Dani Ramirez, a także Joel Pereira czy też Barry Douglas. Powrót Szkota do Poznania przyjęto z wielkim entuzjazmem. I choć nie zawiódł, to jednak trafił na ławkę, ale to wszystko w związku z wysoką formą Pedro Rebocho. Douglas z pewnością jest jednak kolejnym przykładem wartościowego zmiennika. Warto też przyjrzeć się wspomnianym w kontekście klasyfikacji kanadyjskiej Mikaelowi Isakowi oraz Jakubowi Kamińskiemu. Szwed otrzymał od Macieja Skorży nominację na kapitana. Wygląda na to, że zapewni on stabilizację tej funkcji, gdyż przed rokiem opaska krążyła pomiędzy różnymi zawodnikami. Zaufanie, jakie Isak otrzymał od trenera, zaprocentowało. Już w poprzednim sezonie liczby napastnika wyglądały nieźle. We wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek.
W samej lidze ustrzelił ich 12. Ten sezon zaczął jeszcze lepiej. Po 12 kolejkach Ekstraklasy ma już na swoim koncie 8 goli, a do siatki trafia średnio co 129 minut. Wynik lepszy od poprzedniego sezonu o 12 minut. Także w przypadku Isaka nie trzeba się martwić o zastępstwo w razie jakiegoś drobnego urazu lub pauzy za kartki. W ataku także zadbano o odpowiednią alternatywę w postaci 13-krotnego reprezentanta Polski, Artura Sobiecha. Były piłkarz m.in. Lechii czy Hanoweru godzi się na rolę jokera i przeważnie na placu gry melduje się w końcowej fazie. Jakub Kamiński z kolei nie tylko zastąpił sprzedanego do Derby County Kamila Jóźwiaka, ale też prezentuje się od niego jeszcze lepiej. Strzelił w lidze już 5 bramek, dołożył do nich 4 asysty i zapracował na debiut w reprezentacji Polski. To obecnie główny kandydat do kolejnego kilkumilionowego transferu z Poznania do jednej z czołowych lig. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze rozwiązany największy problem z ostatniego sezonu. Gra linii obrony. Kolejosz w 12 kolejkach stracił zaledwie 7 bramek. To jedyny wynik poniżej 10 w całej Ekstraklasie. Imponuje przede wszystkim na własnym terenie. Jak dotąd tylko Pogoń i Wisła Płock potrafiły zdobyć bramkę na stadionie w Poznaniu. To przede wszystkim zasługa tercetu Bartosz Salamon, Antonio Milić i Lubomir Sadka. Polak, który wrócił do Lecha po kilkunastu latach gry we Włoszech, stworzył z Chorwatem znakomity duet środkowych obrońców. Słowak z kolei przeważnie grywa teraz na prawej stronie bloku defensywnego i ta zmiana pozycji wyszła mu z pewnością na dobre. Jakość i głębia składu Lecha w sezonie, w którym Kolejosz nie występuje w Europie, pozwala kibicom z Poznania wierzyć w to, że w końcu włączą się do walki o najwyższe cele. A budowany już teraz i zgrywający się zespół może za rok pokazać się w pucharach z lepszej strony, niż gdyby drużynę budowano na prędce w czasie eliminacji. Fani Kolejorza mogą być na chwilę obecną optymistami. I wygląda na to, że są, bo w Poznaniu kolejny raz wróciła moda na Lecha, a stadion przy ulicy Bułgarskiej odwiedza nawet ponad 20 tysięcy kibiców. A jakie jest wasze zdanie odnośnie ekipy Lecha? Czy do końca sezonu będą utrzymywać tak pokaźną formę? Zachęcam gorąco do dyskusji w komentarzach. I także jeszcze nasuwa mi się jedno stwierdzenie, że dzisiaj ekipa Lecha Poznań jest najlepszą wizytówką Ekstraklasy. Także możecie się podzielić, czy się z tym zgadzacie, czy też jednak nie. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału Nie Grasz, Nie Wygrasz. Ja wam więcej czasu nie zabieram. Trzymajcie się i do usłyszenia.